Cześć, z tej strony Luka. Dziś chciałbym z Wami porozmawiać na temat czaru Sharpshooter, znanego powszechnie jako Utito Tempo San. Na początku kilka informacji o jego standardowych parametrach. Czar Utito dostępny jest od 60 poziomu dla profesji Paladyna i można go zakupić u Zoltana w Edron lub Silasa w Ratleton za kwotę 8k. Utito zużywa 450 punktów many, a jego działanie polega na zwiększeniu umiejętności walki dystansowej o 40% od wartości standardowego poziomu, bez dodatków związanych z punktami loyalty, ekwipunkiem czy wsparciem koła umiejętności. Samo użycie powoduje sparaliżowanie postaci i obniżenie jej prędkości o 70%. Standardowo cooldown tego czaru wynosi 10 sekund, a jego użycie uniemożliwia rzucanie czarów wspomagających, takich jak utani chór, czarów tworzących i co najważniejsze, leczących. Oczywiście inni gracze mogą nas wciąż leczyć, ściągając z nas tym samym efekt paraliżu. Inne buffy jak zwiększenie dystansu przez potrawy czy bullseye potiony, a także debuffy jak obniżenie dystansu przez kreatury zdejmuje z nas działanie czaru Utito. Jednakże, po wprowadzeniu koła umiejętności pojawiły się perki, które rzucają inne światło na czar Sharpshooter. Co dla nas istotne, pierwszy poziom Augmented Sharpshooter pozwala na używanie jednocześnie czarów wspomagających, zatem po użyciu Utito możemy znieść efekt paraliżu samodzielnie, natomiast drugi poziom daje nam dodatkowe 5% zwiększenia umiejętności walki dystansowej i zmniejsza jednocześnie cooldown na kolejne użycie czaru do 4 sekund. Przydatność? Trudno mu tego odmówić. Jego boost jest naprawdę zauważalny, zarówno podczas gry solo, ale szczególnie podczas team huntów oraz bicia wszelkiego rodzaju bossów. Gdzie i kiedy używać? Nie jestem w stanie tego określić. Każdy z nas gra inaczej. Każdy ma inne umiejętności, a w grze zespołowej ma współgraczy z różnymi umiejętnościami opanowania sytuacji. Co kluczowe dla nas, na pewno nie wyobrażam sobie używania czaru Utito, nie mając umiejętności przepinania ringów, w szczególności Energy Ringa, czy dalej Might Ringów. Dlaczego? Jak wspomniałem wcześniej, użycie czaru Sharpshooter blokuje nam możliwość leczenia, a więc jedyne co nam pozostaje, to picie potionów, choć te nie zawsze są w stanie wyprowadzić nasze życie na prostą. Jeśli gracz nie potrafi przepinać Energy Ringa, który pozwala na odciążenie punktów zdrowia kosztem many, to może się to bardzo szybko zakończyć śmiercią. W grze zespołowej to samo. Druid czy MS leczenie mogą Wam znieść paraliż, ale co kluczowe, polegacie na nich w kwestii Waszego leczenia. Nie zmienia to nadal faktu, że Paladyn musi posiadać umiejętność przepinania ringów, a więc koło się zapętla. Pytanie, jak to wygląda u mnie? Różnie. W grze zespołowej praktycznie nie odpuszczam turna Utito, z wyjątkiem gdy lurują bardziej pokaźne grupy potworów, a nie mam w pobliżu profesji magicznych. W grze solo zależy od miejsca. Jeśli czuję, że mogę spokojnie odpuścić jedno lub dwie tury leczenia i nie muszę co turę manewrować ringami, to jak najbardziej korzystam. Jednak są spoty, gdzie Utito nie daje mi aż takiej różnicy kosztem bezpieczeństwa, a dobrze ustawione koło stwarza mi lepsze środowisko do ekspienia bez Utito. Na bossach nie odpuszczam żadnej tury, a Utito jest tutaj po prostu oczywistością. To tak w skrócie. Podsumowując, czar niezwykle ważny dla Paladyna, który chce być określany mianem dobrego lub bardzo dobrego. Znacząco zwiększa damage podczas hunta, co przekłada się na zwiększenie expa na godzinę, szczególnie podczas gry zespołowej. Warto go kupić, warto z niego korzystać, a jeśli decydujemy się na używanie, odpowiednie ustawienie koła, które da nam dodatkowe wsparcie podczas jego rzucania oraz nauczenie się przekładania ringów, w szczególności Energy Ringa, ale także Might Ringów. O samych ringach nie będę się rozwijał, zostawimy to sobie na inny materiał. Tyle ode mnie. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia, śmiało podzielcie się proszę w komentarzu. A ja dziękuję za Wasz poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, Bless Luka.